I witam w kolejnej odsłonie symulatora Flight Gear. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie trochę o grafice i pokażę też, jak tutaj skonfigurować Flight Gear na najlepszą grafikę. Zobaczymy sobie przeróżne opcje graficzne, jakie tutaj ten symulator oferuje. Tak jeszcze na wstępie powiem, że w tej chwili mamy domyślne opcje graficzne. Tak ten symulator się prezentuje domyślnie. Troszeczkę nie do końca, bo jeszcze z launchera podbiłem to, że ustawiłem anti-aliasing razy 4 oraz ustawiłem z opcji ze specyficznych opcji podawanych jako listę parametrów. Podałem tam jeszcze filtrowanie anizotropowe 16-krotne. Także tak troszkę tutaj podbiłem grafikę tylko z launchera, a resztę rzeczy możemy sobie ustawić już tutaj bezpośrednio w symulatorze tutaj z menu górnego oczywiście. Ale jeszcze na początek, tak to właśnie wygląda. Jeżeli mamy opcje ustawione jako domyślnie, zaraz jakby po uruchomieniu tego symulatora, więc można powiedzieć, że wygląda to całkiem ładnie. Przypominam, że jest to symulator open source, to nie jest symulator komercyjny, więc tutaj symulator ten robią wolontariusze, robi to cała społeczność. Tutaj po prostu jak ktoś widzi, że może coś zrobić, albo chce coś zrobić, chce coś poprawić, albo dodać zupełnie nową funkcjonalność, to po prostu siada i to robi i nawet nie musi specjalnie nikogo o to pytać. Później jego zmiany są po prostu wyrażane, komitowane do kodu i dodawane do symulatora. Także tak to wygląda i tutaj twórcy Flight Gear nie mają jakby zamiaru ścigania się z komercyjnymi jakimiś produktami, tylko po prostu robią swoją robotę. Ale jak pierwszy raz odpalałem ten symulator no dekadę temu, to widzę skok jakościowy, jeżeli chodzi o grafikę, bardzo duży. Wygląda to dużo fajniej. No i tutaj też troszkę zależy to od różnych komponentów. Na przykład jeżeli chodzi o atmosferę, jest zrobiona całkiem fajnie i warunki pogodowe. Mamy tu pewne jakby feature'y, które na przykład nie były jeszcze dostępne na przykład w FSX-ie. Może już w tych nowszych symulatorach jak X-Plane czy Prepay 3D już są, ale mamy na przykład tęczę, mamy pewne takie graficzne efekty jak operowanie chmury. Także to też wygląda całkiem fajnie. Z kolei jeżeli chodzi o samoloty, to tutaj jest różnie. W tej chwili siedzę w jednym z najlepiej wymodelowanych samolotów we Flight Gear. On jest oceniony maksymalnie, więc można powiedzieć, że tak się prezentuje jakby standardowy samolot we Flight Gear. Wygląda całkiem fajnie, nawet na tych ustawieniach detali domyślnych. Mamy tu całkiem fajne efekty, jakieś refleksy na przykład na tych szybkach, na przyrządach. Także wygląda to właśnie dosyć dobrze. Jeżeli chodzi o scenerię z kolei, to jest tutaj to zróżnicowane. To też zależy od twórców scenerii, ale są no, sceneria tutaj według mnie wygląda najgorzej. Niektóre miejsca no, wyglądają niezbyt fajnie. Albo są na przykład powtarzalne, powtarzalna jest tekstura. Wracając jeszcze do samolotów, to też oczywiście zależy, jaki sobie samolot ściągniemy. Możemy na przykład pobrać dowolny samolot z internetu do Flight Geara i tutaj grafika będzie po prostu zależała od twórcy danego modelu samolotu. No i niektóre są jeszcze fajne, że można na tym latać. Niektóre wyglądają naprawdę no po prostu siermiężnie. Tak? Są jeszcze jakby w trakcie developmentu, w trakcie pracy i nie są jeszcze podokańczane. Na przykład pewne elementy wyglądają po prostu bez tekstur i no jest z tym różnie. Ale ogólnie poziom jest tutaj no dosyć dobry tej grafiki. I tak to wygląda, tak wygląda sceneria. Jeszcze może oddalę. Tu jesteśmy na lotnisku w Warszawie, w Okęciu. Także domyślnie wygląda przyzwoicie, ale można to jeszcze podrasować, że będzie wyglądało oczywiście jeszcze lepiej. Tu mamy właśnie w opcjach widoki. Najpierw sobie włączymy ilość FPS-ów, żeby nam się tutaj wyświetlała w rogu. W tej chwili mam około 38-40, także coś koło tego. Tu mamy jeszcze dodatkową opcję Show Frame Spacing i to się pokazuje z drugiej strony. Z kolei to jest, jak się domyślam, czas w milisekundach renderowania jednej klatki. Czyli im ten czas będzie większy, to oznacza, że symulator gorzej pracuje, mniej płynniej. I co ciekawe, te tekściki tutaj, te liczby możemy sobie przesuwać i ustawiać w dowolnym miejscu, gdzie chcemy na ekranie. Więc to nie jest tylko zwykły renderowany tekst, ale dobra,
Ja sobie na razie tylko ustawię ten FPS normalny 42, w tej chwili 37, no tak skaczę w okolicach 40. I teraz włączmy sobie opcję renderowania. No i tutaj jest jakby najważniejsze elementy, jeżeli chodzi o grafikę. Ogólnie FlightGear oferuje trzy silniki renderowania, tak to nazywają. Co prawda, jak ja to rozumiem, głównym silnikiem renderowania jest open source'owy silnik OpenSceneGraph. To jest też no, po prostu silnik tworzony przez społeczność, silnik graficzny dostosowany właśnie pod symulatory, dla symulatorów, dla właśnie generowania jakiejś rozległej przestrzeni, dużego terenu z dużą widocznością. Jak rozumiem, FlightGear ciągle jakby pod spodem operuje na tym silniku. Ale na to są jakby jeszcze wymyślone trzy różne opcje renderowania. Jedną z nich jest właśnie tutaj włączona opcja ALS, czyli atmosferycznego rozpraszania światła. I w tej chwili jest to opcja domyślna dla tego symulatora. Wcześniej domyślną opcją była opcja domyślna, tak to się nazywało. Także jak ja wyłączę tutaj ten checkbox, to tak się prezentuje domyślny ten rendering. Domyślny silnik renderowania. No widać, że wygląda inaczej. Nie ma takiego efektu atmosfery, jeżeli chodzi o horyzont. Dam może taki kąt, żeby ten horyzont było troszkę widać. I teraz włączę tą opcję LS. Widzimy, że tu wygląda to, no według mnie wygląda to lepiej. Co będzie jeszcze widać, jak włączymy shadery, czy będzie inna pogoda. Jest jeszcze trzeci silnik renderowania, jest to Rembrandt, jest on eksperymentalny. Można go sobie włączyć z launchera, także ja go teraz nie pokażę, musiałbym zrestartować jeszcze raz symulator. No i tutaj pod opcją Rembrandt też byśmy mieli tutaj pewne jakieś opcje konfiguracyjne. W tej chwili jest to wyłączone, ale możemy sobie tutaj włączyć filtry dla tej opcji ALS, ale to jest tylko taki bardziej Bayer. Tu mamy normalne, czyli jasność i gamma. O, aż razi. Mamy wizję nocną, czyli coś dla samolotów może bardziej wojskowych, taki noktowizorek. I trzecia opcja, wizja w podczerwieni. No takie ciekawe filtry. Bardziej to taki Bayer niż może potrzebne komuś, no nie wiem. OK. I dalej pójdźmy sobie tutaj, mamy zakładkę General, czyli takie ogólne jakieś opcje. Pierwsza opcja tu jest włączenie sobie takiej siatki. Możemy sobie podejrzeć, jak jest wymodelowany teren, czy też właśnie samolot. Możemy tutaj wskoczyć do kokpitu i zobaczyć sobie, tak jak wygląda siatka samolotu, ile ma szczegółów i tym podobne, czy jest dobrze wykonana. No takie coś dla deweloperów, żeby mogli sobie podejrzeć, jak to wygląda. I kolejna opcja to jest użycie sprite'ów. Użycie duszków dla świateł lotniska i tutaj chodzi o te światła, na przykład tutaj te światła papi. Jak to wyłączę, to widzimy, że teraz to wygląda w ten sposób. Jak to włączę, to no, według mnie tak wygląda lepiej. Tu mamy opcję do utrzymywania stałej liczby klatek na sekundę. Oczywiście suwaczkiem możemy to sobie zmienić. No ja w tej chwili będę się starał wyciskać największą ilość klatek, ile mój laptopik da radę. Tu kolejna opcja to jest kompensacja pola widzenia dla szerokich ekranów. Może warto to włączyć, jakby się miał jakiś rzeczywiście szeroki ekran. Tu ja widzę, że to tak oddala mi widok. No to kto co lubi. Dalej mamy animację dla jetwayów. Tutaj chodzi na przykład o rękawy, żeby były animowane do samolotów odrzutowych, pasażerskich. Mogę to sobie zostawić włączone. I dalej mamy opcję, którą też włączyłem sobie domyślnie już w launcherze, dlatego mam ją zaznaczoną. Jest to użycie przestrzeni dyskowej dla szybszego wczytywania symulatora. Chodzi o to, że ten silnik graficzny sobie musi stworzyć jakieś tekstury, wyrenderować je i przy uruchamianiu on to musi zrobić za każdym razem. A dzięki tej opcji on to sobie zrobi raz i zachowa to sobie na dysku twardym i przy ponownym uruchomieniu on sobie sprawdzi, że już ma taką teksturę i sobie ją wczyta z dysku twardego. No i tu oczywiście musimy dysponować troszkę miejscem na dysku, może nawet coś około giga, dwóch, także trochę to może ważyć. I kolejne opcje to są opcje co do scenerii, różne takie
warstwy scenerii. Tu mamy jakieś tam linie wysokiego napięcia. Aha, może jeszcze najpierw przeczytajmy sobie ten, tutaj mamy ostrzeżenie, że właśnie te linie wysokiego napięcia, drogi, detale dróg i budynki używają więcej przestrzeni na dysku. No jest to oczywiste, bo to trzeba jeszcze sobie dociągnąć. Tak, symulator to zrobi za nas. Trzeba pobrać te dane i będą przechowywane one na dysku. No i oczywiście one, może nie oczywiście, ale warto też wiedzieć, że to wszystko jest też zależne od danej scenerii. Nie każda sceneria może na przykład zawierać jakieś szczegóły co do dróg i tak dalej, więc czy jakieś budynki, więc to oczywiście zależy, jak tutaj też twórcy tego Flight Geara wykonali scenerię. Ja tu sobie to włączę, na przykład te linie wysokiego napięcia, włączę sobie szczegóły dróg, budynki. Co do budynków, tu jest dosyć ciekawie zrobione, bo tak, obecnie mamy na przykład, że budynki są wyłączone, tak, i można się trochę zdziwić, no, że jak to wyłączone, a mimo wszystko coś tutaj widać, że jakieś budynki są. I ta opcja wyłączone oznacza, że jest używany shader, tam gdzie jest tekstura jakichś zabudowań, tak tutaj to widzimy, tu i tu, to tu mamy takie, mamy tylko taki efekt graficzny udający, że to jest budynek. Ten shader jakby wyciąga do góry teksturę, powodując takie wrażenie, że mamy do czynienia z jakimiś budynkami. Dlatego to nazwali może, że są właśnie wyłączone. Dopiero jak sobie włączymy na przykład randomly generated, no to widzimy, że tak, tu się zmieniło, tylko to według mnie wygląda gorzej. Tak, mamy bardziej płaski teren niż bardziej zabudowany. Włączmy jeszcze raz shader, tak. Się wypiętrzyły te budynki randomly generated i no jakby tych budynków nie ma. Może przeładuję scenerię, zobaczymy, czy to coś da, coś pobiera. No jakby niespecjalnie te budynki się tutaj, ich ilość się zwiększyła. No i tak to może być, że właśnie to zależy też od pewnie scenerii, jak jest wykonana. Tutaj może nie jest to zbyt dobrze oddane. I kolejna ciekawa opcja to jest OpenStreetMap. Możemy sobie włączyć, żeby symulator pobierał budynki tak zgodnie ich położenie, usytuowanie zgodnie z tym, jak to jest narysowane na OpenStreetMap. A OpenStreetMap to jest po prostu open source'owa mapa niemalże już chyba całego świata, jak nie całego świata. Więc tutaj jest bardzo ciekawa opcja, że ten symulator może wyglądać, albo w przyszłości może już będzie wyglądał tak, jak wygląda rzeczywistość, czyli tam, gdzie mamy budynki, to tam rzeczywiście one będą. Nie wydaje mi się na razie, żeby to były budynki takie jak w rzeczywistości, ale że one będą przynajmniej usytuowane tam, gdzie jest na mapie budynek, to i tam będzie budynek w symulatorze. Także mamy już taką też, no taki feature, który na przykład teraz też implementuje Microsoft w swoim najnowszym symulatorze, który nadchodzi, nowej generacji, gdzie świat, jak wiemy, będzie generowany ze zdjęć satelitarnych. No i będzie wtedy naprawdę bardzo wiernie odwzorowany w każdych szczegółach. Tutaj właśnie Flight Gear robi coś już podobnego. Tyle, że to nie są zdjęcia satelitarne, jak miałem, bo OpenStreetMap, z tego co wiem, nie oferuje zdjęć satelitarnych, a oferuje po prostu mapy te rysowane, kartograficzne. Więc tutaj też mam taką opcję, że możemy sobie zapodać budynki i prawdopodobnie by wyglądało to tak, że no jeżeli mamy dobrze zrobioną scenerię, to będzie to dosyć wiernie odwzorowywało realia. Przeładuję to sobie, zobaczymy, czy coś się zmieni. No i też tu akurat w tej scenerii niewiele to dało. Także dla mnie na przykład w tej chwili jest najlepszą opcją ten disabled, czyli używanie shadera do takiego udawania, że są tu jakieś budynki, ale według mnie wygląda to dosyć dobrze, bo widać, że tu jest, no jest gęsto, tak? Coś tu się dzieje. Dalej mamy jakieś losowe obiekty w scenerii. Wyłączmy je sobie, co to da. Tak, tu rzeczywiście poznikały chyba budyneczki, takie co tutaj stały. Tak, też ich nie ma, to są te losowe obiekty.
więc ja sobie je włączę z powrotem. Dalej mamy poziom ilości roślinności. Mamy, że średni, dam sobie na przykład, że podwyższę sobie. Czy roślinki mają rzucać cień? Domyślnie jest to wyłączone, no bo w sumie jest to chyba mało potrzebne, ale włączę sobie, zobaczymy jaki będzie efekt. I jakieś jeszcze obiekty scenerii włączone, bardzo dobrze. I kolejna opcja to tekstury terenu i domyślnie jest ustawiona, myślę, najlepsza opcja, czyli właśnie specyficznie od regionu. Czyli latając w różnych regionach będą załadowywane trochę różne tekstury. No i ma to sens, bo na przykład Polska może wyglądać inaczej niż Australia czy nie wiem, Afryka, więc tutaj jest to według mnie najlepsza opcja. I idąc dalej, mamy coś takiego jeszcze jak Shader Effects i to daje tutaj najlepsze wrażenia wizualne według mnie, jakie możemy sobie pozmieniać. Jeżeli chodzi tutaj o ten suwaczek, to możemy to sobie właśnie zmienić, że albo chcemy mieć dobrą wydajność, ale gorszą grafikę, albo że chcemy mieć najlepszą tutaj jakość grafiki, kosztem oczywiście wydajności. I tak się prezentuje przesunięcie tego suwaka maksymalnie na wartość 5. Tutaj twórcy Flygeara ustawili tak bezpiecznie na bardziej na performance, czyli na wydajność. Ale podbicie piąteczki już widać, że jest troszkę lepiej. Tu widzimy jakieś też refleksy. Dużo inaczej też wygląda woda. Tu też warto sobie na wodzie zobaczyć, jak to wygląda, latając nad jakimiś akwenami wodnymi czy nad oceanami. Wtedy rzeczywiście woda wygląda dużo, dużo lepiej. Tu akurat nie mam, gdzieś tam Wisła płynie dalej. Tutaj jej nie widać stąd. Ale jeszcze lepiej jest sobie włączyć tego checkboxa i wtedy udostępnia nam się przycisk, gdzie możemy dokładnie sobie ustawić wszystkie shaderki, jakie chcemy. I tu widzimy, że nie wszystkie są ustawione na maksa, a ja sobie je podbiję. Tutaj już widać, że dużo fajniej wygląda teren trawy. I nawet jak zejdę niżej, to widzimy, że no mamy źdźbła trawy takie generowane, renderowane. No także tutaj różnica między tym a tym no jest znaczna. No i ostatni co do modeli, to pewnie modele samolotów, może też budynków. No i teraz mam wszystko na maksa. Tu jeszcze widzimy, że powinny być jakieś shadery dla samolotów, ale to możliwe, że też sami twórcy samolotu muszą tu udostępnić jakieś opcje, które pewnie by się pokazały. No bo w tej chwili jest to puste, też trochę nie wiem dlaczego. Może rzeczywiście ten samolot nie udostępnia żadnych opcji shaderów. No i mamy tylko takie główne opcje shaderów. Dobrze, wszystko jest na maksa tutaj. Idziemy dalej, tu mamy efekty atmosferyczne, mamy jakieś cząsteczki, tu domyślnie jest to włączone i bardzo dobrze, co do jakiegoś tam dymu, zapylenia i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy to coś zmienia. Chyba nie widzę za bardzo tego efektu. Kolejna opcja to są opady atmosferyczne. Tu trochę dziwnie to działa, bo mimo, że ta opcja jest wyłączona, to i tak widziałem opady jak nie wiem, śnieg czy deszcz. Ale mimo wszystko włączmy to sobie. No i kolejna opcja to są chmurki 3D. I tak się prezentują chmury 3D obecnie i wygląda to całkiem fajnie, przyzwoity poziom. No nie są to chmurki wolumetryczne, takie jak będą na przykład w Microsoft Flight Simulator 2020, ale tak, są to chmurki płaskie jako teksturki, ale też wyglądają całkiem przyzwoicie. Oczywiście wyłączenie tej opcji 3D spowoduje tylko, że będziemy mieli jakieś płaskie tekstury chmur, co wygląda już na obecne standardy bardzo słabo. Dalej mamy suwaczki co do chmur. Mamy zagęszczenie chmur i mamy jakby zakres widoczności tych chmur. Ruszmy tym sobie, zobaczmy. Tak, widzimy, że te chmury tam dalej się zaczęły też renderować. Ale te opcje dwie dosyć mocno obciążają grafikę, więc ja nie będę z tym szalał aż tak. Dam sobie na przykład coś takiego. I potwierdźmy to, bo to tyle, jeżeli chodzi o te opcje tutaj w tym okienku. Tą opcję ALS już pokazywałem, więc OK. No i można pomyśleć, że to wszystko, co nam oferuje FlightGear, jeżeli chodzi o
jakość grafiki, ale to nieprawda. Możemy sobie jeszcze wejść w środowisko i tu mamy pogodę. I tutaj może warto, jeżeli latamy offline, używać tej właśnie szczegółowej pogody. Udostępnia nam się wtedy przycisk zaawansowane i tutaj też mamy opcję co do właśnie wyświetlania. Raz, że mamy jakąś tam realistyczną widoczność. Tu też potrzebuje tego ALS-a, czyli atmosferycznego rozpraszania światła. No i ta opcja oczywiście jest u mnie włączona, więc bardzo dobrze. I mamy kolejną ciekawą opcję, że chmurki rzucają cień. I włączę to sobie. Tu mamy prądy wznoszące, ale to chyba nie ma znaczenia dla grafiki, tylko bardziej jakbyśmy na przykład używali szybowca, czy chcieli sobie rzeczywiście to włączyć z jakichś powodów. To już są bardziej opcje dla pogody. No i tu jeszcze mamy suwaczki, co też troszkę zmienia może wygląd, ale tak możemy ustawić sobie, że jest smog. Tak, albo niebo jest teraz bardziej przejrzyste. No tak, duża ilość smogu. No mamy też takie pewne opcje, które możemy sobie też ustawić. Ale sobie na razie zaznaczę tylko głównie te dwa checkboxy. I damy OK. I tu też OK. O, i widzimy, że chmury zaczęły rzucać nam cień. Akurat jestem w strefie zasienionej przez chmurę. Tam dalej jest jaśniej. No i tak to się obecnie prezentuje. I to jest już chyba... Więcej chyba z tego się wycisnąć nie da. Może się mylę, może są jeszcze jakieś opcje do linii komend. Ale tak wygląda to w ustawieniach maksymalnych. Mam w tej chwili no poniżej 30 klatek, 26, w tej chwili 28, 27. Także klatki mi trochę spadły. Ale jeszcze mamy inne opcje co do grafiki. To już takie bardziej co do wyglądu. Mamy ustawienia środowiska. I na przykład tutaj pierwszą opcję mamy, że możemy sobie zmienić tekstury terenu na letnie, tak jak teraz. Albo możemy zmienić na zimowe i klikamy Reload Scenery. I tak się prezentuje zima, tak? Czyli mamy śnieżek, napadało nam trochę. No fajnie się też prezentuje to z tymi cieniami chmur. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze tutaj właśnie dalej w tym okienku jakby kondycję ziemi, czyli efekty różne nakładane na ziemię. I tutaj pierwsza opcja to jest tutaj może mało istotna, bo tak, to jest ustawienie poziomu śniegu wedle tego, co podaje metar pogodowy, ściągnięty w tej chwili z internetu, bo ja mam pogodę ściąganą na żywo z internetu w tej chwili ustawioną, ale tu mamy mnóstwo suwaczków, którymi też możemy sobie zmienić to, jak wygląda ziemia. Pierwsza opcja to jest linia śniegu. Cóż to zmienia? Aha, tutaj coś nam zmienia, tak? Że zasypało nam śniegiem wszystko prawie, że... Okej, okay, ciekawe. Tak, i możemy tą linię śniegu zmienić. Okej, okay, dajmy tak na środek, jak było. Kolejna opcja to jest grubość śniegu. Tutaj nie widzę za bardzo różnicy. Jedźmy dalej. Tu mamy pokrycie lodem. Też specjalnie nie widzę różnicy. Pokrycie pyłem. Może zdejmę ten lód. Pokrycie pyłem. Ok, tutaj widzimy tak zapylenie. Bardzo fajnie. Tutaj wilgotność i dajemy sobie, że teren jest mokry. No i rzeczywiście widzimy tu refleksy, jakieś plam, kałuży, po prostu wody. I też ogólnie sceneria robi się ciemniejsza. Roślinność, czyli pokrycie jakąś roślinnością, tak, i widzimy, że rzeczywiście tutaj pas startowy wygląda, jakby pokryło go mchem. Taki nieużywany od lat. Ok. I kolejna opcja to jest sezon eksperymentalna.
Tu mamy. OK, to działa tylko na teksturach letnich, to zaraz zmienimy. I tu mamy ostatni suwak, to jest zorza polarna. Tu może miałoby to sens, gdybym był gdzieś na biegunie i ta zorza by była, to bym mógł jej sobie też dostroić, czy ma być słaba, czy mocna. Dajmy sobie lato. Tak, i ten suwaczek, gdzie mamy lato i zmieniamy sobie na późną jesień. I tak wygląda późna jesień. No, także ciekawe, tu mamy w ogóle opcje konfiguracji. To na przykład, jeżeli chodzi o jesień, zamiast tego suwaczka może twórcy mogliby dodać coś takiego, że właśnie ta jesień by się ustawiała sama odpowiednio do ustawionej daty. Na przykład w listopadzie mogłoby to tak być bardziej jesiennie i odpowiednio się przesuwać. No, ciekawe, ale w ogóle mamy takie opcje, możemy się tym też pobawić, jeżeli chcemy pozmieniać sobie tutaj tą grafikę. Także dalej, jeżeli tu chodzi o opcję menu widok, co my tu mamy? Mamy tutaj jeszcze przełączanie się na okno albo na full screen. To już pokazywałem renderowanie, opcję widoku. Tutaj mamy jeszcze inne checkboxiki, jak pokazywanie sobie czata, jakichś pop-upów. Tutaj mamy tooltipy w kokpicie i tak dalej. Tu jeszcze może wskoczę do kokpitu. Tak, jest tooltip w kokpicie. Jak najadę sobie na jakieś pokrętło, to widzimy tutaj altimeter i ustawienie jego. Jeżeli sobie to wyłączę, to po prostu tooltip się nie pokaże. I mamy jakieś tooltipy do klikania myszą. Mamy panel 2D, chociaż u mnie to się nie mieści na ekranie. Może jakbym miał 4K, to może by to się zmieściło. Tak, to jest inaczej nazywane też panelem wysokiej rozdzielczości. No i rzeczywiście ta rozdzielczość jest tutaj dosyć podwyższona, no ale tak się raczej na tym średnio lata, chyba że jakieś loty IFR, tak można sobie wykonywać. Chociaż podchodząc do lądowania, to już tak trzeba to zdjąć. Kolejna opcja to jest autoukrywanie menu. Bardzo fajne, jeżeli chcemy, żeby to menu się nam chowało, a nie było ciągle wyświetlone, tak jak to jest domyślnie. I wystarczy wtedy najechać tutaj sobie na krawędź górną ekranu, żeby to menu się znowu pokazało. Tutaj mamy opcję, żeby ukrywał nam się kursor na przykład po 10 sekundach. Możemy to sobie skonfigurować. Ja sobie to wyłączę. I ostatnia opcja to jest jakaś przestarzała opcja przełączania się widoku na multiplayerze. Dobra, wyłączmy to sobie. I co my mamy dalej? Opcję widoku z kokpitu. Tutaj mamy coś takiego domyślnie włączonego, jak właśnie pokazywanie się czerwonej czy czarnej planszy przed oczami pilota. Znaczy, no, jakby w rzeczywistości pilot doznający przeciążeń, tak, albo krew może mu bardziej dopływać do mózgu z innych części ciała, wtedy ma po prostu robi mu się czerwono przed oczami, albo ta krew może odpływać i tak, czyli wtedy ta krew odpływa z mózgu do innych części ciała i robi się czarna plansza. Znaczy czarna plansza się robi w symulatorze, pilotowi w rzeczywistości robi się po prostu czarno przed oczami. I to możemy sobie włączyć, wyłączyć, jeżeli nam to nie odpowiada w ogóle. I też mamy opcję konfiguracji tego, czy możemy sobie to włączyć, na przykład, że tak zrobi nam się czarno przed oczami przy przeciążeniu 2,5G, jak i więcej, i będzie całkowicie czarno, jeżeli osiągniemy przeciążenie 4,5G. I podobnie dla czerwonej planszy, z tym, że tutaj mamy przeciążenia ujemne. I kolejna opcja to jest właśnie dynamiczny kokpit. Ciekawa opcja, ale według mnie ja na niej nie latam, ale ciekawa dlatego, że właśnie jak wchodzimy w zakręty przy locie, to na przykład przy zakręcie w prawo, to jednocześnie kamera też nam się obróci tak mniej więcej w prawo, tak jakby nam sugerując tak, że możemy jakby automatyczne patrzenie się w kierunek lotu, czyli bardziej obserwacja przestrzeni, gdzie będziemy lecieli. Ale z drugiej strony minus jest taki, że nie widzimy przyrządów. Tak, gdybyśmy chcieli wtedy obserwować przyrządy, no to obrót tej kamery nam to uniemożliwia. No i po wyprostowaniu lotu to oczywiście kamera wróci automatycznie do patrzenia na wprost dalej. Także taka ciekawa opcja. Tutaj mamy kolejną opcję jako poruszanie się też widoku stosownie do G-force, czyli siły przyciążenia.
Ja to sobie wszystko wyłączę, zobaczmy sobie dalej. Dalej mamy poziom szczegółów, detali, tak, czyli zależnie od odległości, jeżeli jakiś obiekt jest daleko od nas, to nie ma sensu renderowania go w dużych detalach. Dlatego dla optymalizacji stosuje się właśnie poziom szczegółowości. Im dalszy obiekt, tym można mu zdjąć ilość detali, no bo jeżeli tam jest i tak tylko piksel z tego wyjdzie, no to po co ma się renderować z niewiadomą jaką dużą dokładnością. No i te wszystkie tymi suwakami możemy sobie to wszystko też regulować, jak ten poziom szczegółowości chcemy sobie osiągnąć. No i oczywiście im duży poziom szczegółowości sobie ustawimy, tym większej mocy obliczeniowej będziemy potrzebowali. Położenie pilota to pokazywałem w poprzednim odcinku. Dostosowanie HUD-a, czyli Head-Up Display. I żeby włączyć w ogóle Head-Up Display, to wciskamy klawisz H. Pokazuje nam się właśnie taki wyświetlacz. On, jak widzimy, jest przyczepiony na stałe jakby do przedniej owiewki w tej chwili i to jest właśnie efekt włączenia sobie tego Enable 3D. Jeżeli włączymy sobie 2D, to HUD jest przyklejony do kamery na stałe. I mamy opcję przezroczystości, co wygląda, no znaczy z transparentnością wygląda lepiej. Bez tego jest tak mało czytelny. No i mamy jeszcze antialiasing dla HUD-a. No i tu mamy oczywiście informacje na tym HUD-zie o parametrach lotu, jak prędkość, wysokość. Mamy też prędkość z lotem ziemi, ground speed. Mamy kurs, którym lecimy. Mamy też współrzędne graficzne, gdzie się obecnie znajdujemy. I oczywiście tu jeszcze możemy sobie to zmienić, chociaż to jest taki bajer. Możemy sobie zmienić tutaj format wyświetlania tych współrzędnych graficznych. I mamy tutaj ustawienie przezroczystości jako suwaczek. Tu brak przezroczystości albo całkowita przezroczystość. I jeszcze dodatkowo ustawienie jasności. To trochę też działa jak przezroczystość. Trochę dziwne. Dobra. Zamknijmy to i lecimy dalej. Dalej mamy włączenie znaczników ścieżki i podejścia. To jest taki, no tutaj już widzimy jeden znacznik, te czerwone linie. Aha, jeszcze zamknę HUD-a. Klawisz H. Aha, teraz mamy jeszcze wersję HUD-a czerwoną. Bardziej tutaj przy nocnych lotach może być przydatne. I jeszcze raz H i HUD-a nie ma. I wracamy do znaczników. Tak, tu widzimy pierwszy znacznik i o, widzimy pięknie tutaj całą tą linię znaczników, tak jakby ścieżka podejścia, po której powinniśmy lecieć, żeby wylądować tutaj na tym pasie. Czyli takie ułatwienie przy lądowaniu, możemy to sobie włączyć, żebyśmy wiedzieli, jak powinniśmy lecieć, żeby idealnie wylądować. Dobrze, wyłączmy to sobie. Dalej mamy powtórkę. Tutaj możemy sobie właśnie obejrzeć nasz lot, który sobie wykonaliśmy. Tu jest to dosyć długie, jak widzę, na 34 minuty. W każdym bądź razie bardzo fajna opcja, żeby sobie obejrzeć na przykład lądowania, czy jakieś inne manewry, jakie wykonaliśmy. Replay stop, your controls. I kolejna opcja to jest AirView Orbital Rendering. Też bardzo ciekawa opcja, tylko ona jest widoczna z orbity, tak? Czyli to wyświetla Ziemię, gdy jesteśmy na orbicie. A to dlatego, że jak jesteśmy na orbicie, to Ziemi nie widać. Ja to teraz włączę, damy start i widzimy, co się stało. O, coś się zepsuło. No tak, no tu widać to trochę kawałek jakiejś tekstury tej Ziemi pod spodem. W każdym bądź razie to ma sens, włączenie tego ma sens dopiero na orbicie, jak jesteśmy bardzo wysoko, czy tam daleko nawet od kuli ziemskiej. Wyłączę to, bo to psuje całkiem widok. Także to Wam pokażę na statku UFO. I ja teraz wybiorę sobie UFO, żeby wzbić się wysoko w orbitę. I tam zobaczymy sobie właśnie tą opcję AirView. UFO jest to w ogóle bardzo ciekawy tutaj stateczek powietrzny. Jako UFO, jak to UFO, tutaj właśnie może latać bardzo szybko. Jakby nie działają na niego jakieś inne czynniki atmosferyczne. Może też zawisnąć w powietrzu. Nie, tutaj nie koliduje z powierzchnią Ziemi ani z żadnymi obiektami, czyli nie ma tutaj kolizji.
można bezpiecznie latać. No i start jest UFO bardzo prosty. Wystarczy tutaj lekko sobie nawet ciąg zwiększyć i już lecimy. UFO nie ma kokpitu, więc tutaj warto sobie wrzucić HUD. No i dobra, wzbijmy się. Jeszcze tak, bo pokażę wam tak, można się zatrzymać i UFO zawisło w powietrzu. Czy UFO jakoś wygląda? Tak, UFO wygląda, jak to UFO. I dobra, dajemy pełną moc i ku niebu. A teraz ku kosmosowi. Jeszcze sobie przyspieszę czas, żeby tutaj zbyt długo nie musieć czekać. Dobrze, zwolnimy upływ czasu na normalny i zatrzymajmy się. Tu jeszcze wyłączę tego gadacza. Dobra, i no i tak wygląda jakby Ziemia z orbity, czyli w zasadzie nie wygląda. Widzimy tylko aureolkę atmosfery, ale samej Ziemi nie ma. Mamy jakąś czarną plamę. I tutaj, żeby właśnie zobaczyć sobie Ziemi z orbity, potem mamy tą opcję AirView Orbital Rendering. Tak wyglądają domyślne ustawienia. Tutaj włączmy to sobie, start. I widzimy, że wczytała się właśnie tutaj kopułka Ziemi z teksturami. No, widzimy tutaj Polskę, z Hel, Gdańsk. Także tak tu fajnie to teraz wygląda. O, tu mamy Włochy. Tak, tu jest Dania, Szwecja. No i zobaczmy sobie tutaj opcję. Możemy sobie ściągnąć w ogóle chmury. Widzimy tu cały Półwysep Skandynawski. Rosja. Tak, tutaj możemy sobie... Tutaj jest cień dla chmur. Trochę się tam coś zmienia. Tu jakieś automatyczne oświetlenie. To powoduje migotanie atmosfery, więc warto sobie może wyłączyć. Tu są jakieś dodatkowe warstwy dla tekstur chmur. Tak, wygląda to lepiej z włączoną opcją. Mamy normal mapping dla terenu, mapowanie terenu i mapowanie normal mapping dla chmur. No i tak to wygląda, można sobie latać właśnie tym UFO tutaj też po orbicie. Gdzie jest mój HUD? Tu jest mój HUD, dobra. Jestem jeszcze w ogóle ciekawy, jak to by wyglądało z inną porą dnia. Dajmy sobie na przykład zmierzch. Coś się zmienia, tak widzimy. Tutaj słońce i tu już mamy o przyciemnienie. Tak, bardzo fajnie, mamy właśnie też efekt nocy. Zobaczmy sobie bardziej czas. Dajmy sobie evening teraz. Tak, widzimy też, że mamy tekstury nocne, także widać tu oświetlenie miast, także bardzo fajne, całkiem fajnie to wygląda. Może tekstury nie są wysokiej rozdzielczości, przez to może trochę też traci, ale to jest całkiem fajna opcja. Możemy sobie latać po orbicie statkami kosmicznymi. Oprócz UFO możemy też oczywiście pobrać sobie tam z hangarów różne inne statki kosmiczne. Widziałem też takowy jeden. No i tak to wygląda, całkiem fajna opcja. To oczywiście mamy jeszcze suwaki, żeby sobie trochę tutaj pozmieniać atmosferę. Tak, tu na przykład mamy pokrycie chmur, tak, czyli tutaj zwiększamy albo zmniejszamy pokrycie chmur. Tutaj też zmieniamy jakieś parametry atmosfery. Także można się tutaj trochę pobawić lataniem w kosmosie. No i to tyle, jeżeli chodzi o UFO, wracamy na Ziemię. No i jesteśmy z powrotem na Ziemi. I tu mamy jeszcze jedną opcję renderowania takiego 3D, efektów 3D, to jak znamy na przykład okulary 3D. Takie różne efekty tutaj sobie mamy.
Tu widzimy, że nam się śmigło dwukrotnie wyświetliło. Nie wiem dokładnie, na czym to polega. Tak, tu mamy chyba wszystkim znany efekt właśnie okularów 3D. Tak, czyli możemy sobie tutaj włączyć takie opcje. Możemy to sobie jeszcze konfigurować. Nie będę wszystkiego włączał. Także tak się tutaj prezentuje Flight Gear na dosyć wysokich, chyba najwyższych ustawieniach, jakie udało mi się ustawić. Także nie wygląda to źle, jest całkiem dobrze. Tutaj coś tym się pogoda zmieniła, mam mniej chmurek. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W kolejnym odcinku będzie o pogodzie, także pokażę różne te właśnie warianty pogodowe, jak to wygląda też, jak to się prezentuje też i graficznie zobaczymy. Także do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć Wam.